Ostatni mecz 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Spotkania pomiędzy Piastem Gliwice a Górnikiem Zabrze nie udało się rozegrać w listopadzie, ale w lutym już nic nie stanęło na przeszkodzie, aby do tych pucharowych derbów Śląska doszło. W wyjściowym składzie gospodarzy po raz pierwszy po powrocie do Polski Kamil Wilczek. Natomiast jeśli chodzi o zespół z Zabrza, autorzy bramek z ostatniego meczu ligowego, a więc Nowak i Podolski, zaczęli ten mecz na ławce. Jako pierwsi w środowy wieczór konkretnie zaatakowali w Gliwicach piłkarze Górnika. W 13 minucie po tym rzucie wolnym piłka spadła pod nogi Jakuba Szymańskiego, ale młodzieżowiec w szeregach gości trafił prosto w interweniującego Franciszka Placha. Teraz atak prawą stroną. Rusza z piłką Dariusz Pawłowski. Jest mocne zaśrodkowanie. W polu karnym Mateusz Cholewiak, ale ten strzał również pada łupem bramkarza Piasta. Dwa obiecujące ataki Górnika kończone celnymi strzałami. No i nie musieliśmy czekać długo również na kolejną próbę. Tym razem dośrodkowywał Dadok, a uderzał niepilnowany Piotr Krawczyk. To była zdecydowanie najgroźniejsza z trzech sytuacji piłkarzy Jana Urbana, ale po raz kolejny bardzo dobrze spisał się między słupkami Plach. Widzimy tę próbę raz jeszcze. Dobre było to dośrodkowanie Dadoka, a Krawczyk odnalazł się pomiędzy dwójką stoperów Piasta. Miał dużo miejsca napastnik Górnika, ale uderzył na dobrej dla bramkarza wysokości. W końcówce pierwszej połowy wreszcie nieco odważniejszy wypad Piasta. Piłkę otrzymał Kamil Wilczek i uderzył z okolic 20 metra, ale ten strzał nie zmusił do interwencji Grzegorza Sandomirskiego. Bezbramkowa pierwsza połowa, której z ławki przyglądał się Łukasz Podolski. Dla mistrza świata z 2014 roku to powrót do Gliwic, w których przeszedł na świat, ale na wyjście na boisko jeszcze chwilę poczeka. Druga połowa zaczęła się od odważnej próby Piasta. Śmiała decyzja o strzale Michała Chrapka, no i musiał się tu wysilić Grzegorz Sandomierski, żeby zbić tę piłkę na rzut rożny. Zgranie głową Damiana Kądziora i strzał Michała Chrapka, więc szybko na starcie drugiej połowy pierwsze ostrzeżenie ze strony Piasta. Gliwiczanie od początku drugiej części w zmienionym ustawieniu, z trójką z tyłu i wahadłowymi. Natomiast w 69 minucie podwójna zmiana w zespole z Zabrza. Na boisku pojawili się Bartosz Nowak, a także Łukasz Podolski, więc siła ofensywna Górnika znacząco wzrosła. To już 82 minuta. W ofensywie ponownie Górnik. Właśnie ten duet w akcji. Podolski do Nowaka, Nowak z powrotem do Podolskiego, ale ostatecznie z tego zagrania nic nie wyszło. Skutecznie przeciął tor lotu piłki Plach. 3 minuty czasu doliczonego, a po ich upływie ostatni gwizdek sędziego Sebastiana Jarzębaka. Przeszło 90 minut bez ani jednego gola, więc będzie potrzebna dogrywka w Gliwicach. Pierwszy kwadrans dogrywki bez zagrożeń pod żadną z bramek. Więcej działo się w drugiej odsłonie. To już 108 minuta, gdy Łukasz Podolski znalazł się z piłką w polu karnym. Jest Stalmach, bardzo przytomne zagranie piętą do Alassany Manecha, ale za lekko uderzył reprezentant Gambii. Mogą żałować tej sytuacji podopieczni Jana Urbana, bo pozycja, z jakiej uderzał Manech, była naprawdę bardzo dobra. Dużo lepsza niż ta, z której strzelał już w czasie doliczonym dogrywki Jakub Cholubek. No ale to uderzenie było zdecydowanie groźniejsze. Huknął słowacki zawodnik Piasta, a po raz kolejny do trudnej interwencji został zmuszony Sandomierski. Zwietrzyli podopieczni Waldemara Fornalika swoją szansę na rozstrzygnięcie meczu przed serią karnych. W 122 minucie wykonywali jeszcze rzut rożny, ale wybronili się tu piłkarze Górnika, a zaraz potem sędzia gwizdkiem oznajmił, że będzie jednak potrzebna seria jedenastek. Zaczynają goście, konkretnie Bartosz Nowak, który uderza skutecznie. Wyczuł go Plach, ale jest 1-0, a jako drugi do piłki podchodzi Tom Hetley. Zobaczmy, zostawił nogę Grzegorz Sandomierski i obronił w taki sposób strzał Anglika. Zaczarował na linii Sandomierski, więc po pierwszej serii prowadzi Górnik, a drugą turę zaczyna Erik Janża. Lewa noga, ale broni to Franciszek Plach. Przeczytał Słowak z Piasta, Słoweńca z Górnika, a Kostadino stanie przed szansą na wyrównanie. Czaruje na linii Sandomierski i znowu jest skuteczny. Kolejna obroniona jedenastka. Na 4 rzuty karne 3 razy górą byli bramkarze, a w trzeciej serii zaczął bardzo pewnym uderzeniem Rafał Janicki. Nie mogło tu być wątpliwości, więc komplikuje się sytuacja Piasta. Uderza Tomasz Huk, on też bardzo pewnie, także po trzech seriach jest 2-1 dla Górnika. Alassana Manech zaczyna serię czwartą. Długi rozbieg, duży spokój i bardzo precyzyjny strzał. Tutaj dokładności już nie zabrakło, więc pod dużą presją znajdzie się Alberto Toril. Jeśli nie trafi, Piast odpada, no ale zmylony Sandomierski, więc będzie potrzebna piąta seria.
Robert Dadok kontra Franciszek Plach. Gol Dadoka oznaczałby awans Górnika. Zobaczmy, blisko sięgnięcia piłki był golkiper Piasta, ale strzał Dadoka był na tyle precyzyjny, że po tej jedenastce mogą się cieszyć podopieczni Jana Urbana. Bez goli w podstawowych 90 minutach, bez goli również w dogrywce i dopiero seria rzutów karnych była szczęśliwa dla piłkarzy Górnika Zabrze. Sześciokrotny zdobywca Pucharu Polski zagra w ćwierćfinale, gdzie zmierzy się z liderem PKO Ekstraklasy, Lechem Poznań. Podsumujmy zatem, jak wygląda komplet par ćwierćfinałowych. 1 marca mecz trzecioligowej Olimpii z Wisłą oraz powtórka z ubiegłorocznego finału w Gdyni. Dzień później właśnie starcie Górnika Zabrze z Lechem Poznań, a także rywalizacja Legii Warszawa z Górnikiem Łęczna.